Kochane dzieci, zapraszam Was do wysłuchania bajeczki o potargańcu. Był sobie chłopiec o imieniu Marcin, który nie znosił, kiedy ktoś czesał jego bujne włosy. Wkrótce wszyscy mówili na niego potarganiec. Kiedy mama chciała go uczesać, uciekał z krzykiem i krzyczał: „Nie cierpię grzebienia!”. W szkole potarganiec chował się w swojej szafce, kiedy nauczycielka chciała go uczesać. Pewnego dnia chłopca zauważyła para gołębi. „Można by tu uwieść przytulne gniazdko”, stwierdziła gołębica. Nie minęło wiele czasu, gdy na głowie potargańca zaczęło powstawać gniazdo ze słomy i gałązek. W końcu z włosów potargańca zaczęło dobiegać miłosne gruchanie gołębi. Po miesiącu gołębica zniosła 3 jajka, z których wykluły się pisklaki. Podczas lekcji muzyki, kiedy wszyscy uczniowie śpiewali zgodnym chórem, małe gołąbki też ćwiczyły, w nieco innej tonacji. Nauczyciel muzyki kazał potargańcowi wyjść na korytarz. Od tej pory chłopiec nie mógł już brać udziału w próbach chóru. Pewnego dnia, podczas powrotu ze szkoły, potargańca zmoczył deszcz. Następnego ranka między włosami pojawił się kiełek, który szybko zaczął zmieniać się w drzewo. Drzewo rosło bardzo szybko. Wkrótce drzewo było tak duże, że potarganiec zaczął zaczepiać nim o różne przedmioty. Pod koniec wiosny pisklęta gołębi dorosły i wyleciały z gniazda, jednak tylko po to, by znaleźć sobie partnerów. Oczywiście wszystkie ptaki zamieszkały na głowie potargańca. Od tej pory gruchanie gołębi nie milkło nawet na sekundę. Ptaki były bardzo szczęśliwe, ale potarganiec nie mógł już wytrzymać bezustannego gruchania i pobiegł z płaczem do mamy. Mama wyrwała drzewo z włosów synka i posadziła je w ogrodzie. Potem wzięła do ręki nożyczki i starannie ostrzygła chłopca. Ogród z nowym drzewem stał się jeszcze piękniejszy. Ptaki gruchały przez cały dzień, a na Marcina nikt już nie mówił potarganiec. Kochane dzieci, zapraszam Was po kolejne książeczki do Bibliotek Gminy Kwidzyn.